Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Na samym początku chciałem wszystkich Brawl Starsowych świrów przeprosić, że tak rzadko pojawiają się odcinki z gry Brawl Stars. No ale w Fortnite się teraz mega dużo dzieje, no i wiecie, mam kilka kontentów, musiałem ponagrywać Fortnite'cika, ale obiecuję, że Brawl Stars będzie się pojawiał coraz częściej na kanale. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, wracamy z waszą ulubioną serią, czyli z kupowaniem plakietek, czy tam emotek do postaci. Dzisiaj wydamy sobie kolejne 50 gemów na tą przekozacką paczuszkę i zobaczymy, co nam ciekawego wypadnie. Dodatkowo wymyśliłem, że zrobimy sobie taki mały challenge. Jeżeli wypadnie mi plakietka do, załóżmy, Nity, Colta oraz Bulla, no to każdą z tych postaci muszę zagrać mecz, no i postarać się wygrać na mapie, która aktualnie jest teraz dostępna w grze. No, jak dobrze wiecie, nieraz mapa nie pasuje pod niektórych zadymiarzy, no i zrobimy taki mini challenge, zobaczymy, czy uda nam się wygrać każdą postacią mecz. No, mam nadzieję, że to troszeczkę urozmaici odcinek, a jeżeli chcecie kolejny odcinek skupowania oferty pakietu odznak, no to moi drodzy, 20 tysięcy łapek, jak co odcinek właśnie z tej serii, no i w przyszłym tygodniu, w niedzielę, czy tam w poniedziałek, kolejny odcinek właśnie z tej serii. A teraz, moi drodzy, na szybko polecam filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL w sklepie Brawl Stars. Let's go! Oczywiście, gemy kupuję tylko z jednym prawidłowym kodem, z kodem FAREL. Także kupiliśmy już gemy, zapłacono. Mam 187 gemów. Z kodem FAREL, oczywiście pamiętajcie, z kodem FAREL. Wszystko kupione. Siema, z tej strony Sinkover, a dzisiaj będę kupował karnet z marki. A ja chciałbym tylko pozdrowić Farela. Piękny, ale piękny, ale piękny. No ja wam ślicznie dziękuję, mordeczki, serduszko dla was, a jeżeli też chcielibyście wystąpić na moim odcinku, no to jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem FAREL w sklepie Brawl Stars, nagrajcie to, podeślijcie do mnie na maila, mail oczywiście w opisie, i też podeślijcie swój link do kanału, ponieważ ja wszystkich wspierających kanały podlinkowuję w swoim filmie, dzięki czemu możecie złapać jakieś subiki. Pamiętajcie, kodzik FAREL w sklepie Brawl Stars resetuje się co tydzień. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wspierającym. Serducho! Chciałem was oczywiście że zaprosić do mojego sklepu pixyshop.pl, wbijajcie po przekozackie koszulki z gamingowymi zwierzątkami, na przykład między innymi taką spoconą małpą, która jest uzależniona od energetyków, kawy, pączków i w ogóle wszystkiego. Link w opisie. Mi się generalnie ta koszulka najbardziej podoba, więc każdemu polecam. Jak widzicie, jesteśmy już na moim koncie, mam 19929 puszek, już niedługo 20 tysięcy. Sprawdźmy, co mamy tutaj w sklepie. Oczywiście pakiet odznak oraz jakąś letnią ofertę, której nie kupię, bo nie potrzebuję. W sumie gemy bym miał tylko ewentualnie tutaj za free. Nie, nic nie potrzebuję. Mamy królewskiego kraba Tika. I moi drodzy państwo, kupimy sobie Tika. Kupujemy Tika, no bo zawsze chciałem mieć ten skin. A z JJ-kom, jak rywalizowaliśmy między sobą, to ja przegrałem. Niestety nie mogłem sobie kupić. Teraz się pojawił w sklepie, więc mamy Tika. Mamy dzisiaj mapkę, moi drodzy, Mroczny Przesmyk. I sobie zagramy tutaj, może nie Searchem, ale zagrajmy sobie tutaj Piperką. Ja na przesmyku uwielbiam grać Piperką albo B. Więc na początku zagrajmy sobie Piperką, dokładnie naszą Piperką, o, niech będzie Karavela. Lecimy od razu z zadymką, mamy Bulla. Bull na tą mapę jest dosyć spoko, jeżeli wszyscy wzięli jakieś postacie dalekodystansowe, no to taki Bull ma mega przewagę. Ale jeżeli... Dobra, i co, gościu, teraz powiesz, jak ja cię namierzam i dostajesz gonga. A jeżeli jest taki Bull tylko jeden, a wszyscy są dalekodystansowi, no to jest wtedy przypał, nie? Patrzcie, dostaję! Ale go pięknie ściągnąłem. Raz. Oj. Tutaj nie pykło. Tutaj troszeczkę będziemy mogli się popisać skillem, ale dostał. Aj, tego nie trafiłem. Znaczy skillem, gadżetem będziemy mogli się troszeczkę pobawić, ponieważ będziemy sobie na auto a imię strzelali w niektórych przeciwników. Dostaje? Nie dostał. No wychyl się, Leoś, wychyl. Bu na ósmym, tak? Dwa. Ale nie trafiłem go? Dobra, oni chcą mnie tutaj zaminować po prostu, tak? Rozumiem. Dobra, bu. I co teraz mam z tą gościu zrobić? Dobra, udało mi się zdetonować jedną minę. Drugą. Okej. Okay. Nie! No, saperem za dobrym nie jestem, ale drugie miejsce zajęliśmy. Nice. No nic, moi kochani, to teraz przyszedł czas kupić pakiet odznak. Uwaga, wydajemy 50 gemów na najlepszą ofertę w grze. Uwaga, a sprawdźmy tylko coś jeszcze. Sprawdźmy tylko jeszcze, czy mi się kodzik FAREL nie zresetował. Wpisujemy go ponownie.
oczywiście, że jeszcze się nie zresetował. Przypominam wam, że co tydzień się resetuje kodzik, więc sprawdzajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, podsyłajcie mi na maila wasze filmiki, a ja będę was udostępniał w moim odcineczku. Dobra, lecimy, pakiet odznak, oby dało jakąś niebieską, wiecie jaką, tą taką rzadszą. Lecimy, tam tararam, tam tam. O, jest tylko Rosa z kciukiem w górę, wkurzony pokój, wkurzona Shelly. No, no dobra, no dobra, no to postarajmy się teraz wygrać gierkę grając na początku Rosą, bo to była najlepsza emot ikonka do Rosy, więc zagramy sobie teraz mecz Rosą. Już się nie mogę w ogóle doczekać, kiedy Rosa dostanie jakiś skin, bo powiem wam tak, jest bardzo nudna. Miejmy nadzieję, że no już niedługo wprowadzam jakiś skin do Rosy. Miejmy nadzieję, że w przyszłej aktualizacji. No i co? Lecimy. Czy będą dwie skrzynki u góry? Nie. Nie ma skrzynek u góry. Jest tylko Leoś tutaj, który pobiegł sobie do góry. Dobra, tu mamy za te dwie skrzyneczki, więc okej. Okay. Rozwalamy je szybciutko. Hop. Mamy już dwa cuby. Ten Daryl, co on tu świruje? Raz, dwa. Dobra, porobiony będzie. Leży, tak. Daryl nie ma szans z Rosą. Nie wiem, co on w ogóle sobie myślał, podjeżdżając mnie, ale dobra, niech będzie. Ja bym zrobił coś takiego. Bum. Życiodajna. Ała. Ale że Bibi taka ostra. I chcemy tutaj tak podjechać. I chyba mam problem. I muszę uciekać. I daję krzaczki. Jezuniu. No i gramy ze śmiercią. Dobra. Udało mi się to przeżyć jakimś cudem. No troszeczkę zlekceważyłem przeciwników. Teraz mógłbym tutaj troszeczkę poświrować z nim. Uciekł. Uciekł na niewidzce. Wariat. Dobra. A! No i wziął, porobił. No i wziął, porobił, cwaniacze. Kurczę. No dobra, nie udało się wygrać. No to teraz przyszedł czas, żeby zagrać meczek kim? Poco, tak? Tam mieliśmy jeszcze Poco. Więc zagrajmy sobie Poco Loco Spoco, ale zagrajmy sobie marynarzem Poco. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się wygrać. No dobra, to zagrajmy sobie teraz Poco. I mamy dwie skrzynki na dole. No spoko. Poco, spoko, dwie skrzyneczki, jest jakaś nita, z którą będę musiał rywalizować o te skrzynki. Mój atak przechodzi przez skrzynię, a ta nita chyba na to nie zwróciła uwagi. Leczonko, wygram to, muszę wygrać. Jeszcze raz, obijam ją, leży. Okej. Okay. I wychodzę do góry. Wychodzimy do góry. Okej. Okay. Tu ją Sandy podjeżdża. Ja zdaję leczonko. Raz, dwa, trzy. No i dawaj, gin, gin. Dobra, udało mi się ją porobić. 5 power cubesów. Jakimś cudem. Wygraliśmy kolejne starcie z ziomeczkiem. Co prawda na trzeciego, no ale się udało. U góry jest Mortis. Stanę sobie tu na grzybkach na razie. Tego Mortisa mógłbym pobijać już elegancko. Raz, dwa, trzy. Mortisa nie ma. Została tylko Bi. Ult, raz, dwa, gadżet, leży. Ciężka gierka, ale na szczęście spocona. Jesteś number one. Nice. Okej, został nam ostatni meczek. Tym razem zagramy sobie Shelly, ponieważ taka plakietka nam wypadła. Jeżeli uda nam się wygrać mecz, no to będę uważał, że odcinek jest wow. Udany. Mamy Jessie kolejną. Mam szarżę, ale nie będę chyba jej podjeżdżał. Na razie skupmy się na skrzynkach, bo jak skupię się na podjeżdżaniu chłopa, to już później skrzynek nie będzie na mapie i nie będę miał siły, energii, mocy, żeby grać. Mam takiego Spike'a po trzasku w sumie, problemy ma Najmana i auto aimuje strasznie, chłop. Ale ja mogę mieć też zaraz problem. Dobra, wyłożył się. Mamy szarżę i tu jest co? Tara. No starą sobie raczej rady nie dam. Jak postawi ulta, no to będę leżał. Tutaj mamy co? Penny. Szarża, raz, dwa, trzy, ult, leżysz. Leży Penny. Koksot, ale zostałem jednak z tą Jessiką. No dobra. Szarża, no o, ale mnie zblokowała. Co jest? Halo. Ej, ta szarża była denna, powiem wam tyle. Trzeba poczekać na żyćko. Dobra, wystrzelaj się, jeszcze raz strzel, hop. Jeszcze raz strzel, hop. Jeszcze raz strzel, hop. I teraz Farel wjeżdża. Szarża, bomba, raz, dwa, trzy. No właśnie, to jest najgorsze, że ona postawiła teraz działko. Ja te działko muszę najpierw rozwalić, żeby ją podjechać. Dobra. Co? Nie wiem, jakim cudem ona zginęła. Dobra, wygrałem. Easy win. Nice. Myślałem, że będzie gorzej, ale udało się. No niestety, moi drodzy, nie udało nam się wygrać meczu tylko i wyłącznie Rosą. Shellcom jakoś poszło, Poco też w miarę poszło, no ale to była spocona gierka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wspierajcie z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Zapraszam was też na pixieshop.pl po przykładackie koszuleczki. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się.
Cześć!